Mecenas kultury brzmi dumnie. My, Zakłady Azotowe Puławy, jesteśmy bardzo dumni z tej nominacji i bardzo serdecznie za nią dziękujemy. Pierwszy dyrektor zakładów, Mieczysław Kołodziej, zainicjował budowanie nie tylko zakładu, ale również społeczności, która przyjechała tutaj z całej Polski właśnie po to, żeby zbudować fabrykę. Integrował tę społeczność poprzez działania kulturalne. Teatr zakładowy, wystawy, koncerty i my kontynuujemy te tradycje. Na ten cel w 2019 roku przeznaczyliśmy ponad 500 000 zł. Od lat wspieramy działalność Puławskiego Ośrodka Kultury, nieprzypadkowo noszącego nazwę Dom Chemika. Jesteśmy mecenasem Teatru Muzycznego w Lublinie, współpracujemy z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym oraz Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Czynnie wspieramy gminne centra kultury. Byliśmy obecni na Festiwalu Orkiestr Dętych, Warsztatach Kowalskich czy Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Od 2017 roku wspieramy organizowany przez Radio Lublin cykl Nie Tylko Rock'n'Roll. Ten cykl nieodpłatnych koncertów pozwala zapoznać się z różnorodnymi gatunkami muzycznymi i jest bardzo ciekawą ofertą dla wszystkich mieszkańców Puław i również dla naszych pracowników. Zgodnie z polityką społeczno-sponsoringową, Zakłady Azotowe Puławy realizują działania przeznaczone dla społeczności lokalnych. Takie, z których dumny może być nasz region i takie, z którymi utożsamiają się nasi pracownicy.